Asiu, pozwolisz jeszcze? No pewnie. Bo ja przed strefą kibica chciałem powiedzieć o norweskim skoczku. O kim? O Halvorze Egnerze Granerudzie. No i rzecz jasna, człowiek uczy się całe życie. Gdy zawsze o nim mówię, zapisuję sobie jego nazwisko, które najłatwiejsze nie jest, prawda? Absolutnie. A teraz nie zapisałem. I wyszedł mi jakiś z Halvora, wyszedł mi Hagnor. Generalnie wybrnąłem z tego, mówiąc, że Granerud był za Kubackim, a Kubacki powiększył nad nim przewagę. Często o nim mówimy z racji jego bardzo dobrych wyników i przyznam ci szczerze, że za każdym razem ja też tak sobie trzy razy Halvor, Egner, Granerud. Ale widzisz, powiedziałaś, nie patrząc na kartkę. No ale teraz ty już podpowiedziałeś wcześniej, także było łatwiej. Doskonale, ale możesz się czuć usprawiedliwiony. Dzięki. Już nie przejmę. Minuta po godzinie 9. Joanna Donikowska-Pasi, serwis informacyjny. Zapraszam już teraz. A na początek ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. Na drogach pracuje ponad 2000 pojazdów odśnieżających trasy, o czym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na Podkarpaciu odnotowano ponad 500 interwencji strażaków. Policja apeluje o ostrożność. To jest najważniejsza informacja. Asia Donikowska-Paś będzie Państwu dzisiaj przedstawiać niemal do godziny, całkiem do godziny 11. Tak będzie, to taki mamy plan. Tak jest. Tak to ma wyglądać. No to co? To zaczynamy. Zaczynamy, zapraszam. A serwis rozpoczynamy od ostrzeżeń meteorologicznych przed intensywnymi opadami śniegu. Niemal w całym kraju obowiązują alerty. Bardzo ładnie sobie radzą polscy reprezentanci w Australii. Magdalinet także przecież. Tak? Doskonale. Ciekawe, czy Hubert Hurkacz ogarnia skoki. Ale to jest szansa właśnie na to, żeby go zapytać. No więc właśnie, bo skoki to jest też miejsce, w którym nasi w Japonii radzą sobie znakomicie. Dawid Świetnie. Kubacki wczoraj drugi, Kamil Stoch tuż za podium. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia. A ponieważ zbliża się godzina 6.30, drodzy Państwo, no to czas na najważniejsze informacje. Asia Donikowska-Paś. Pogodowe także na początek serwisu zapraszam. Trudne warunki pogodowe w większości kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Na drogach jest ślisko i niebezpiecznie. Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Wandzin w województwie lubelskim. Autokar wypadł z jezdni. Rannych zostało 10 osób. Do podobnych wypadków dochodziło też w innych częściach kraju. Super bohaterowie w akcji. I wiesz, co sobie pomyślałam, że super bohaterowie po tej stronie okna i też po tamtej na tych salach. Niezwykle dzielne i dzieci, i rodzice, opiekunowie. Też pozdrowienia dla nich. Oczywiście, że tak. To nieprawdopodobne, jaką taką codzienną walkę muszą toczyć te maluchy i ich rodzice o powrót do zdrowia. Miejmy nadzieję, że te pieniądze zgromadzone je w ferie mają. Górach na przykład, albo gdzieś tam, gdzie by na saneczkach czy na jabłuszku zjechać. Na jabłuszku. Magda Adamowicz, wielkie dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia o 7.30. Pani Anno, pani saneczki, czy raczej jabłuszko, czy może narty? Właśnie jabłuszko chyba. Tak podejrzewałem. Jakbym chciała te narty i ciągle mi nie wychodzi. No dobrze. Godzina 7, drodzy Państwo, na zegarach. Czas na najważniejsze informacje. Zapraszam. A na początek powtarzamy te bardzo istotne ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego i... Dziękuję bardzo. Joanna Donikowska-Paś wróci do Państwa o godzinie 7.30, wtedy kolejne najważniejsze informacje. No ale my teraz będziemy się cieszyć i będziemy jeździć i rajdować będziemy też. Bączki pani lubi kręcić, pani Anno? Średnio. Średnio. Chociaż ja nie umiem po prostu, dlatego może. Czasem wiesz, jeszcze planowanie może. No tak, ale są tacy, którzy potrafią i pod kontrolą. Już, tak, i robią to w sposób bezpieczny. Po pierwsze widowiskowe, po drugie duża frajda. Czas na prognozę pogody, drodzy Państwo, Magda Adamowicz. Dzień dobry. I nie zmienia się nic, czyli zima. Tarapaty. Zima i tarapaty. Na drogach te tarapaty, dlatego że te intensywne opady śniegu sprawiają, że na drogach jest bardzo ślisko, mokro, ten śnieg jest ciężki, a więc droga hamowania będzie dzisiaj... Powtórzymy to ostrzeżenie pogodowe na początek. Zapraszam. Intensywne opady śniegu, ślisko i niebezpiecznie na drogach i chodnikach. To poranny krajobraz pogodowy niemal całego kraju. Na drogach pracuje ponad 2000 pojazdów odśnieżających trasy, o czym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Wandzin w województwie lubelskim. Autokar wypadł z jezdni, rannych zostało 10 osób. Do podobnych wypadków dochodziło też w innych częściach kraju.
A ona po prostu przyniosła list z Hogwartu. I dla tej pani, która się spóźniła, przez nią Gryffindor traci 20 punktów. Także nie spóźnić więcej na spotkanie z panią sobą. Prawda? No dobrze, to a propos fantastycznych odpowiedzi, pani Anno, to teraz będzie odpowiedź polskich skoczków. Punktualnie godzina 8 na zegarach, drodzy państwo. Już za chwilę najważniejsze informacje od Joanny Dunikowskiej-Paś. A tutaj już za chwilkę usiądzie Łukasz Jedliński. Ja dziękuję państwu pięknie za dziś. Widzimy się jutro o 5:55, a teraz czas na serwis. Dzięki, Asiu. Zapraszam. Ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. Na drogach pracuje ponad 2000 pojazdów odśnieżających trasy, o czym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W miejscowości Wandzin na Lubelszczyźnie autokar wypadł z jezdni. Rannych zostało 10 osób. Z kolei na autostradzie A4 między Dębicą a Tarnowem w Małopolsce pojazd ciężarowy. Joanna Dunikowska-Paś. Dzięki wielkie. Dzień dobry. Miło mi. Witam państwa bardzo serdecznie. Cześć, Asiu. Kłaniam się nisko. Jak ci się do pracy dzisiaj jechało? No dzisiaj trzeba było zdecydowanie czujniej, ostrożniej. Chociaż wczoraj wstawiłam auto do garażu i dzisiaj byłam bardzo z siebie dumna z powodu tej decyzji. Słuszna decyzja. No i dobrych 10-15 minut oszczędzonych. Oj, tak. A właśnie, jak się jedzie na godzinę 5:55, to znaczy antena zaczyna się o godzinie 5:55, a trzeba być tu dużo wcześniej, no to rzeczywiście każda minuta jest bardzo, bardzo cenna. Tak. Dzięki wielkie za ten serwis. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sprawdzam? Tak, o godzinie 8:30, bo pomyślałem sobie, że strefa kibica przecież, ale to po serwisie. No dobrze, to porozmawialiśmy już o sankach. Teraz Joanna Dunikowska-Paś będzie mówić o drogach. Dzisiaj trudne warunki. Trudne warunki, od tego zaczynamy serwis. Zapraszam. Intensywne opady śniegu, ślisko i niebezpiecznie na drogach i chodnikach. To poranny krajobraz pogodowy niemal całego kraju. Na początek serwisu wycinek tego krajobrazu, konkretnie z Warszawy, gdzie sytuację pogodową obserwuje nasz reporter Bartłomiej Ślak. Witam cię, Bartku, w poranku. Sobotni poranek, więc pewnie niespieszny i może nie bardzo tłoczny, ale przyznasz, pogoda o poranku mogła dzisiaj zaskoczyć. Bardzo ci dziękuję za ten serwis. Bardzo dziękuję. Joanna Dunikowska-Paś wróci do państwa o godzinie 9:00. Tak jest. Tak jest. Na zegarek, zgadza no się. Za 20 kilka minut. A jaki jest plan na te najbliższe minuty? Asiu, pozwolisz jeszcze? No pewnie. Bo ja przed strefą kibica chciałem powiedzieć o norweskim skoczku. O kim? O Halvorze Egnerze Granerudzie. No i rzecz jasna, człowiek uczy się całe życie. Gdy zawsze o nim mówię, zapisuję sobie jego nazwisko, które najłatwiejsze nie jest, prawda? Absolutnie. A teraz nie zapisałem. I wyszedł mi jakiś z Halvora, wyszedł mi Hagnor. Generalnie wybrnąłem z tego, mówiąc, że Granerud był za Kubackim, a Kubacki powiększył nad nim przewagę. Często o nim mówimy z racji jego bardzo dobrych wyników i przyznam ci szczerze, że za każdym razem ja też tak sobie 3 razy Halvor, Egner, Granerud. Ale widzisz, powiedziałaś, nie patrząc na kartkę. No ale teraz ty już podpowiedziałeś wcześniej, także było łatwiej. Doskonale, ale możesz się czuć usprawiedliwiony. Dzięki. Już nie przejmuj. Minuta po godzinie 9:00. Joanna Dunikowska-Paś, serwis informacyjny. Zapraszam już teraz. A na początek ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. Na drogach pracuje ponad 2000 pojazdów odśnieżających trasy, o czym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na Podkarpaciu odnotowano ponad 500 interwencji strażaków. Policja apeluje o ostrożność. A głębokie podziały wśród amerykańskiego społeczeństwa przebiegają również właśnie wzdłuż tej linii, a wyznaczają podejście do aborcji, o czym mówiła Joanna Dunikowska-Paś w serwisie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Widzimy się o godzinie 9:30. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia. A już teraz wyłoniliśmy się z czerni głębokiej. Jesteśmy już z państwem. 9:31. Joanna Dunikowska-Paś, ale chyba bardzo pogodowe tematy będzie. Tak, jest. Za chwilę już z Bartkiem się będziemy widzieli i te pogodowe tematy także dla państwa. Zapraszam. Joanna Dunikowska-Paś, a ty na nartach jeździsz, na snowboardzie? Próbujesz trochę na nartach? Próbujesz trochę. No wychodzi średnio na razie, wiesz, ale to może zawsze jest taki krótki czas, 2-3 dni, żeby popróbować. Myślę, że taki porządny wyjazd z góry spowodowałby, że byłyby jakieś postępy. A to już od wielu lat próbujesz, czy to są takie po prostu początki? Od wielu lat, ale też z dużymi przerwami. A, rozumiem. Słuchaj, to powodzenia. Dzięki, dziękuję. Obiecuję, że jeszcze spróbuję, na pewno. I od Joasi teraz czas na serwis. No i rzecz jasna, skupiamy się na pogodzie. Tak jest, zapraszam.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Dziś w prawie całym kraju towarzyszyć nam będzie zimowa aura, w tym intensywne opady śniegu. Miejscami obowiązują alerty drugiego stopnia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule w portalu TVN24.pl. A taka pogoda to niebezpieczne warunki dla kierowców. Na drogach pracuje ponad 2000 pojazdów odśnieżających trasy, o czym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Mojtyn, to w powiecie mrągowskim. Kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom. Na koniec serwisu jeszcze informacja z Kijowa, gdzie rozpoczęły się uroczystości żałobne ofiar katastrofy śmigłowca w Browarach, w której zginęło 14 osób, w tym szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Procesja żałobna wyruszyła sprzed gmachu MSW w kierunku Placu Europejskiego. A dzisiejsze serwisy informacyjne o poranku przedstawiała Państwu Joanna Dunikowska-Pasiasiu. Bardzo dziękuję. Wielkie dzięki za wszystkie serwisy. Czy widzimy się jutro o poranku? Widzimy się. No to super. Dobra. Bardzo dobrego, spokojnego dnia i bezpiecznych podróży Państwu życzę. O, właśnie. Uważaj na drodze. Bezpiecznie dojedź do domu, no i bezpiecznie przyjedź na jutrzejszy poranek. Do zobaczenia, dobrego dnia raz jeszcze. A dla Państwa teraz informacje o skokach. Chodź, Magda, chodź, posłuchasz o skokach trochę. A posłucham. Wiem, że jesteś fanką narciarstwa. Tak. Nie wiem, czy skoków narciarskich. Też, o proszę. No tak, to uwaga. Chętnie posłucham. No to słuchaj. Drugi konkurs w Sapporo, kubacki. Nie z Agnorem, ale nie. Halvor Egner Granerud jest drugi, więc zmniejszył nieco dystans do kubackiego, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata. To będzie teraz taka informacja na poły o skokach narciarskich, na poły o tenisie, bo Iga Świątek ogląda skoki, ale nie ogarnia. No i w tym ogarnianiu, jak sama powiedziała, nie ogarnia, pomagają jej sami skoczkowie.